Tak, i tutaj obiecałem wam, że powiem wam, jak tutaj konopie działają. Po pierwsze, konopie działają na układ odpornościowy, receptory CB2 i jak dobrze wiemy, hamują atak cytokin. Ten atak cytokin jest zahamowany. Jest coś takiego jak cyklooksygenaza 2, ona rozkłada nasz wewnętrzny anandamid między innymi. Cyklooksygenaza 2 to jest hamowana przez aspirynę. Czyli jesteśmy chorzy, gorączka, katar, przepisywana jest aspiryna. Tak samo działają konopie, konkretnie kanabinoid CBDA. Kwasowa forma, prekursor CBD, nie? Czyli jak tutaj jakiś taki stan przeziębienia jest, to warto co kilka godzin ten olejek od Darka wziąć i sobie tutaj co kilka godzin z kwasowymi formami zakrapiać, żeby właśnie tą cyklooksygenazę drugą zahamować i ten atak cytokin, żeby nie doszło do rozszczelnienia bariery krew-mózg. Dodatkowo konopie działają neuroprotekcyjnie i neuroplastycznie. Wiemy o kanabigerolu, Darek ma tutaj w postaci suszu, też ma w olejkach kanabigerol, czyli CBG. Ten CBG bardzo dobrze działa neuroplastycznie, gdzie kiedyś mówiono, że się nerwy nie odbudowują, tak tutaj ta neuroplastyka jest pobudzana przez kanabigerol. I te wszystkie mechanizmy powodują, że ten poziom serotoniny jest po prostu podwyższany, nie dochodzi do tej do zahamowania neurogenezy i neuroplastyki. Drodzy Państwo, serotonina jest to neuroprzekaźnik, który reaguje z receptorami serotoninowymi z rodziny 5-HT. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli jest jakiś neuroprzekaźnik, który jest agonistą receptoru, tu dochodzą zmiany komórkowe, tak jak w neuronach się wytwarzają i no się wtedy fajnie czujemy. I kiedy tej serotoniny brakuje, pszczółka Maja, kiedy tej serotoniny brakuje, to tutaj fajnie działa CBD, kanabidiol, który jest bezpośrednim agonistą, czyli bezpośrednio wchodzi tak jak serotonina w reakcję z receptorem 5HT1A i 5HT2A. To 1A i 2A to są skróty od genów, które kodują te białka, z których powstają receptory, bo receptor to jest struktura białkowa, a wspominam o tym specjalnie, bo jak nie zapomnę, to o tych genach też bym chciał wam fajnie powiedzieć, o zależności między tych genów a kodujących białka, a na przykład witaminą D. I tutaj właśnie to samopoczucie nam się nagle poprawia przy dużych dawkach CBD. Oczywiście nie mogę zastosować dużych dawek, jak są leki. Tutaj mamy case study taki, że jest pacjent, który tych leków nie bierze i tutaj taka duża dawka to jest tak minimum ze 100 mg tego CBD dziennie. I to jest pierwszy obiekt, czyli podsumowując, hamujemy atak cytokin, nie dochodzi do rozszczelnienia bariery krew-mózg dzięki konopiom. Chronimy neurogenezę i powodujemy, że jest wzmożona neuroplastyka za pomocą kanabigerolu oraz mamy bezpośredni wpływ na receptory serotoninowe, nie? I to jest taki jeden element układanki, żebyście Państwo zrozumieli ten mechanizm, jak to działa, czemu zamiast leków to jest lepsze, bo leki psychiatryczne tylko działają na poziom serotoniny, a tutaj zobaczcie, ile po kolei rzeczy wymieniłem, tak? Na które działają holistycznie konopie na przyczynę, a nie na skutek, bo ten niedobór serotoniny to już jest skutek pewnych takich ciągu zdarzeniowego. No i druga kwestia, bardziej istotna, czemu nam w ustroju ogólnym brakuje serotoniny. Oczywiście mechanizm walki, ucieczki, ciągle się czegoś lękam, mam tą nerwicę lękową zdiagnozowaną, nadnercza produkują dużo kortyzolu, i ten kortyzol wypłukuje nam serotoninę. Skąd? No właśnie, z jelit. 90% serotoniny nie jest w mózgu produkowanych, a w jelitach. W mózgu jest to około 10%. Zaraz nam siada pasaż jelitowy. No to wtedy, co? Jak się czyta po forach internetowych, jest więcej błonnika, nie? Jak się nie mogę wypróżnić albo mam rozwolnienia, to jest więcej błonnika, tak? Takie są porady. No niestety człowiek celulozy nie trawi tego błonnika, ja tam nic nie mam przeciwko błonnikowi, jeżeli już to rozpuszczalne w wodzie,
na przykład inulina z cykorii, czy tam jakieś tam glukany, które przy okazji odżywiają mikrobiotę, ale też limfocyty. Natomiast za ten pasaż jelitowy i perystaltykę jelit, co jest odpowiedzialne? Serotonina. Receptory serotoninowe od 5HT2 do 5HT5 czy 6, nie chciał się pamiętać. Jest 7, ale nie pamiętam dokładnie które. Czyli jedne powodują ten ruch rubaczkowy, skurcz i ten. I wystarczy po prostu zadbać o te receptory. A co wchodzi w reakcję z receptorami serotoninowymi, jak już nie ma tej serotoniny, no bo kortyzol ją wypukał. Mówiłem, kanabidiol, tak? CBD. I tutaj wiemy, dlaczego już ta praca jelit nam się poprawia. I tak odskakując od tematu nerwic, choroba leśniewskiego Crohna, wrzodziejące jelito, czemu te konopie tutaj mogą być pomocy. I to jest pierwsza kwestia, że tutaj naprawiamy tą pracę jelit, poprawiamy. Dwa, kortyzol. Kortyzol jest bardzo potrzebny w organizmie, bo on nie tylko służy do wybudzania, ale jest bardzo silną substancją przeciwzapalną, czy wpływającą na cały układ endokrynny i on jest potrzebny. Tylko nie jest potrzebny go stale i za dużo. My mówimy o nerwicach lękowych, gdzie on jest stale, ten kortyzol, i jest go za dużo. I tutaj jest badanie kliniczne już nie na myszach, a na ludziach. No właśnie, badania kliniczne mam to do siebie, że zazwyczaj jest badana jedna substancja, albo CBD, albo CBG, CBD z THC, nie ma takich full spektrum badań, no ale to było badanie konkretnie na CBD, na grupie osób i tutaj pokazano, że nagalowo, jeśli tak mogę kolokwialnie powiedzieć, poziom kortyzolu jest bardzo, bardzo obniżony. Ja tutaj dodatkowo stosuję też preparat z aszwagandą. Tu się pochwalę, że nasza aszwaganda jest prosto jakby ze statku, nie przechodzi przez żadną hurtownię zielarską, bo tam zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej muszą takie zioła podlegać albo ultrafioletowi, albo czemuś innemu i są przy tym niszczone składniki. W dwóch kroplach mamy aż 10 mg witanoloidów. Jest to substancja czynna w aszwagandzie. Też musieliśmy mieć problemy z sanepidem, bo to jest dzienna dawka według sanepidu. Powiedzmy, że to jest dawka homeopatyczna, no i dlatego mamy w kropelkach, nie? Że nasza dzienna dawka to dwie krople, ale mówmy się, że to nie działa. I tutaj pięciokrotnie też powoduje obniżenie kortyzolu, dlatego tutaj z CBD, no to jest naprawdę idealna synergia. Tak jak Państwu mówiłem, jakbym wypił kawę z podwójnym ekspreso, nie? Czyli te konopie działają wtedy dwa razy mocniej i ta poprawa jest widoczna u tych podopiecznych po 4-5 tygodniach. A wiecie czemu po 4-5 tygodniach? Ano dlatego, że konopie są substancjami lipofilnymi, kanabinoidy. I teraz, nawet jeżeli ja sobie zjem to po posiłku tłuszczowym, nawet jeżeli pod tym językiem trzymam 10 minut i większość się do krwiobiegu dostaje, no to tkanka tłuszczowa, bogata w receptory kanabinoidowe, dużo wychwytuje mi tych kanabinoidów. Tak, ale tutaj na pocieszenie powiem, że nowoczesne leki psychiatryczne też działają po 2-4 tygodniach, nie szybciej, nie? I one są oddawane do krwioobiegu po 4 tygodniach, mniej więcej. Możecie to wyczytać między innymi w charakterystyce produktu leczniczego, jakim jest Epidiolex, to jest przeciwpadaczkowy lek na bazie CBD, nie? Że tak faktycznie jest, a nie tam zmyślam sobie coś z głowy. I wtedy wyraźna poprawa. Panie Rafale, jeżdżę samochodem, a się przed chwilą z chałupy bał wyjść, nie? No to takich sytuacji mam bardzo, bardzo dużo. Ale też, żeby nie było optymistycznie, są nawroty tej depresji, też są takie stany, gdzie panie Rafale, jestem poskładany. W pełni księżyca to samopoczucie naprawdę bardzo źle siada, albo jak podopieczny odstawił konopie na bok, bo już się tak dobrze czuł, że odstawił na bok, nie? Tutaj najważniejsza jest konsekwencja, systematyka, współpraca z terapeutą, żeby ten kontakt mieć. Ja nie wiem, czy ja się za dużo nie rozgadałem, bo ja... A, widzicie, zagadałem się. No, jeszcze mówiłem wam o tych benzodiazepinach. One działają na receptor GABA. Jest to receptor, który wchodzi w reakcję z naszym endogennym tutaj neuroprzekaźnikiem, jakim jest kwas GABA-aminomasłowy. I tutaj na ten receptor allosterycznie działa CBD. Czyli on nie wchodzi bezpośrednio w reakcję, nie jest jego agonistą, ani antagonistą, ale działa
allosterycznie, czyli moduluje ten receptor, zmieniając jego aminogram, ale to też znowu CBD w dużych dawkach, i uwrażliwia receptor na... co brakło mi słowa? Uwrażliwia na nasz, na endogenny, na nasz neuroprzekaźnik, który organizm produkuje, tak? Nie za trudno? Rozumiem. Tak działa allosterycznie, zmieniając aminogram, i neuroprzekaźniki, które my produkujemy, wtedy świetnie z tym receptorem działają i się świetnie czujemy. Receptor GABA jest to ten receptor, gdzie jak se trzasnę kielicha, to się zaturbiście czuje i się relaksuje. Reakcja z tym receptorem, jak CBD z nim reaguje, powoduje, że neurony są bardziej oporne na bodźce, jakby są uśpione, i wtedy on wycisza nas. Tak, wycisza nas, i tak właśnie działa CBD w dużych dawkach. Nie? Uspokajająco, wyciszająco, uwrażliwiając receptor GABA właśnie na endogenne, czyli na ten kwas GABA aminomasłowy na przykład, ale też tutaj to fajnie na ten receptor działa kozłek lekarski, ale nie napar, tylko to musi być ekstrakt. Polecam Valerin Max. Ja to polecam dlatego, że w ogóle nie wchodzi w interakcję z konopiami, jeżeli chodzi o szlaki metaboliczne, którymi jest metabolizowany. Ja wiem, że te konopie zaczną u pacjenta działać za 4 tygodnie. Jak on ma napad paniki, no niech sobie weźmie maszka. Ewentualnie, jak gdzieś ma iść do kościoła, a się boi na niego wejść, niech weźmie 2 tabletki Valerin Max. Czy ma jakąś trudną rozmowę, bo to nie wchodzi w interakcję z konopiami, jest absolutnie bezpieczny, nie? No to co, drodzy Państwo, ja już się nagadałem, jeżeli macie jakieś pytania, aha, case study, no to może jeszcze powiem o takim protokole, który u mnie jest stosowany zawsze. Mówiłem o tych tężyczkach utajonych, że dużo objawów neurologicznych podpinanych jest pod nerwicę z lękiem uogólnionym, to tutaj mamy w zastosowaniu te fermentowane minerały, bo one działają bardzo szybko i po pierwsze naprawiają i odżywiają jelita, po drugie przywracają nam tą równowagę, dzięki czemu pacjentowi się po kilku tygodniach poprawia i okazuje się, że on nie musi żadnych leków brać, że to nie jest żadna choroba psychiczna, tylko to są zespół objawów tężyczki utajonej. Ją bardzo trudno wykryć, jak już to do neurologa. Ona się charakteryzuje przyspieszonym oddechem, taki napad mam tej tężyczki, że szybko oddycham na przykład. Ta jawna to ręce mi się tak aż wykręcają, ale w tej utajnionej to te wszystkie objawy są subtelniejsze, nie? Czyli w protokole jest magnez. Dlaczego? Bo magnez bezpośrednio też działa na receptor GABA. W dawce 400 mg dziennie, najlepiej w trzech porcjach. No i trzon terapii to są konopie. Najczęściej od rana, kiedy są nadnercza aktywne, które wydzielają kortyzol, zapodajemy konopie z aszwagandą. Tą aszwagandę można powtórzyć w połowie dnia. I później w protokole swoim mam po prostu CBD, ale nie w postaci izolatu, tylko tak jak Darek robi, full spektrum, najlepiej z ekstrakcji alkoholowej, żeby to było z całej rośliny. Żeby tam wszystkie związki, łącznie z tymi kwasowymi, bo one nam te cyklooksygenazy blokują, układ odpornościowy bardzo dobrze działają. No i wieczorem powtarzamy. Ja nieraz to powtarzam wieczorem, przy lękach zwłaszcza, nie przy depresji, ale przy lękach. Mam pasiflorę, inkarnatę wymieszaną z melisą i z melatoniną i to taki jest wieczorny stek dla podopiecznego, tak patrząc z ziołolecznictwa. No i co tu chciałem powiedzieć też, można też stres oksydacyjny wyeliminować glutationem, tylko że tutaj ten glutation lepiej podać prekursory, jak NAC. NAC. Kto rozwinie skrót? Zapomniałem. NAC z glicyną. NAC to jest substancja, w której jest cysteina. Mogę przynieść opakowanie. Neoazynocysteina, coś takiego, nie chciałbym głupot gadać, bo mnie wspólnik nagrywano. A codziennie o tym gadam, wiesz, i ten, nie? I było obszerne badanie kliniczne, randomizowane, z podwójną ślepą próbą na seniorach, które pokazało,
że wysycenie komórki glutationem jest dużo wyższe, gdzie podamy prekursory, czyli ten NAC cysteiny zawiera, tak? To jest cysteina w jakimś związku oraz glicynę, jeżeli jest podane seniorom, niż gdybyśmy czysty glutation. To też fajnie nam ten stres oksydacyjny hamuje, co się wiąże z tym, że te nerwice i ten układ nerwowy się nam uspokaja. Jeżeli przyczyną jest właśnie stres oksydacyjny, a mówiąc o stresie oksydacyjnym, ja tutaj wspomnę jeszcze o takich organelach komórkowych, jakimi są peroksisomy. Peroksisomy są to organelle, które likwidują właśnie stres oksydacyjny, te reaktywne formy tlenu i akurat na peroksisomy też działa bezpośrednio CBD. Jeżeli Państwo macie pytania jakieś, to zamieniam się w słuch.